Amerykańscy piloci filmują coś niepokojącego. Nie wiem, co to jest. Mowa o flocie 12 tajemniczych obiektów. To nie światła, ale rodzaj statków powietrznych. Burmistrz tureckiego miasta odkrywa coś zadziwiającego. Twierdzi, że te świątynie w mieście proroków zbudowali kosmici. Nie wiadomo jak i dlaczego powstała. Albert Einstein spotkał E.T. Zdumiewające nagranie, jeśli jest prawdziwe, dowodzi, że naukowiec był w Roswell. Mogli przeżyć w atmosferze. Przybyli z daleka. To twardy dowód. Potwierdza przybycie obcych, rozbicie się ich statku i próbę zatuszowania sprawy. Sfilmowanie UFO zmusza rządy do ujawnienia, co wiedzą. UFO to zjawisko niewytłumaczalne, ale prawdziwe. Wiele widziano nad poligonami. Musimy zadbać o bezpieczeństwo lotów. A co, jeśli mają wrogie zamiary? Niesamowita technologia, mrożące krew w żyłach spotkania, tuszowanie spraw. Udowodnić niewyjaśnione. Niektóre opisane wydarzenia nie zostały sfilmowane. Zrekonstruowano je przy użyciu innych nagrań z tamtego okresu. Nie wiem, co to jest. 24 listopada 2021 roku amerykański pilot zobaczył coś dziwnego. Trzy rzędy świateł nad chmurami, jak statki powietrzne lecące w szyku. Dziwne. To nie odbicie w szybie samolotu, ani nie światła łodzi rybackich na morzu, bo widać je nad chmurami. To doświadczeni piloci wojskowi. Spędzili w powietrzu wiele godzin. Widzieli już wszystko. Ale czegoś takiego jeszcze nigdy. Mowa o flocie 12 tajemniczych obiektów. To nie światła, ale rodzaj statków powietrznych. Piloci wojskowi są świetnie wyszkoleni. Jeśli te obiekty to samoloty, nie lecą zgodnie z obowiązującymi normami. To nie są ani myśliwce, ani śmigłowce, ani drony. Nie mają skrzydeł ani sterów, a jednak nie poddają się przeciąganiu ziemskiemu. Nie wydaje żadnego dźwięku, a powinno być coś słychać, nawet z daleka. To obcy. Trzy miesiące później dziwne światła znów się pojawiają. Tym razem nad Tajwanem. Zauważyły je i sfilmowały dwie mieszkanki Tajwanu. Są już trzy. Świecące obiekty pojawiają się nad polem, zataczają kręgi i wchodzą w interakcję. Nietypowo. Wirują, obracają się, lecą w dziwny sposób. Wojsko tajwańskie wydało oświadczenie, że w tym miejscu i czasie nie prowadzono żadnych działań, nie odbywały się loty. Dwa podobne, niewytłumaczalne zjawiska w tym samym rejonie. Coś jest na rzeczy. Coś bardzo dziwnego. Można pomyśleć, że to UFO. Ale miejsce, w którym się pojawiają, w
wskazuje na ziemskiego wroga. Eksperci wojskowi i CIA po wielodniowych badaniach nagrania doszli do wniosku, że może chodzić o Chiny, które krążą złowieszczo nad Tajwanem, niepodległym krajem liczącym 23 miliony mieszkańców. Tajwan położony jest na Morzu Południowochińskim, zaledwie 160 km na wschód od Chin. Jest cierniem w oku wielkiego mocarstwa. Komunistyczne Chiny uważały Tajwan za swoje terytorium, aż do końca II wojny światowej. To groźne nie tylko dla Tajwanu, ale i dla USA. Do Tajwanu należy tak zwana pierwsza linia wysp, przyjaznych Stanom Zjednoczonym i będących ich ważnym punktem strategicznym. Eksperci, tacy jak emerytowany podpułkownik Daniel Davis z think tanku Priorytety Obronne, obawiają się konfliktu zbrojnego między Chinami a USA. Kiedy zobaczyłem te lecące w szyku obiekty, od razu pomyślałem o dronach. Chiny to największy na świecie producent dronów. Na Fortune Global Forum w 2021 roku odbył się pokaz, na którym 1180 dronów tworzyło niesamowite, skomplikowane obrazy. Również w Chinach odbyło się bicie rekordu świata w lotach dronów. W powietrzu leciało ich jednocześnie 3281. W Chinach dronów używa się do obserwacji obywateli, jak w domu Wielkiego Brata. Wszędzie jest pełno kamer z zastosowaniem sztucznej inteligencji, które identyfikują ludzi po twarzy, a nawet po chodzie. Każdy ich ruch jest rejestrowany. A chińscy konstruktorzy dronów są mistrzami maskowania. Agencje rządowe i wojskowe używają do szpiegowania dronów wyglądających jak ptaki. Program ma kryptonim Gołąb. Drony ruszają skrzydłami i latają jak prawdziwe ptaki. Wszyscy Chińczycy są monitorowani. Gdziekolwiek są i cokolwiek robią poza domem. Drony działają w pełnej synchronizacji dzięki swego rodzaju zbiorowej sztucznej inteligencji. A drony wojskowe, które są jeszcze bardziej zaawansowane technologicznie, mogą stanowić niszczycielską broń. Podejmują autonomiczne decyzje, przekazują sobie dane zarejestrowane przez czujniki, namierzają samoloty w powietrzu, reagują na zmieniające się warunki. Są naprawdę mądre. Polują na wyrzutnie rakiet nieprzyjaciela, śledzą wszelkie wyznaczone cele. Jak się bronić przed tysiącami uzbrojonych dronów? Amerykanie mają działa artyleryjskie, które mogą wystrzelić ponad 4,5 tysiąca pocisków na minutę. Ale nawet jeśli zniszczy się 80% dronów, reszta i tak dokończy misję. To nowy rodzaj działań wojennych. A każda wojna zaczyna się od rozpoznania. Te obiekty mogą wyprowadzić z równowagi nawet najbardziej zaprawionych pilotów. Najbardziej tym, że wciąż się pojawiają i znikają. Nie chowają się za chmurami, naprawdę znikają. A potem pojawiają się w innej części nieba. To zjawisko teleportacji. Teoretycznie możliwe, ale nie przy użyciu technologii, którą dysponuje człowiek. W końcu ostatecznie zniknęły. I
Widziano je nad wieloma spornymi terytoriami w strefach wojny na całym świecie. Od Morza Południowochińskiego po Ukrainę i Afganistan. Również w czasie II wojny światowej, kiedy piloci nazywali je świetlistymi kulami. Czymkolwiek są, budzą niepokój Zachodu. Ich obecność na spornych terytoriach jest bardzo niebezpieczna. Przy tak dużej ilości broni na stosunkowo małym obszarze i tak dużym napięciu, jeden błąd może rozpętać wojnę, która zniszczy nas wszystkich. Mieli ogromne, wyłupiaste oczy. Zajmowały prawie całą twarz. W październiku 2021 roku wypłynęły nagrania, które mogą być dowodem największego tuszowania faktów w historii. Mieli jakieś 1,5 metra wzrostu. To może wszystko zmienić. To twardy dowód. Potwierdza przybycie obcych, rozbicie się ich statku i próbę zatuszowania sprawy. Głos na nagraniu należy do byłej asystentki naukowca Alberta Einsteina. Szczegółowo opowiada o tym, co widzieli w Roswell. Jeśli obcych widział najwybitniejszy fizyk na świecie, to nie przelewki. Zdarzenie w Roswell to najbardziej tajemnicza sprawa związana z UFO. W 1947 roku w okolicach lotniska wojskowego w Roswell coś się rozbiło i w raporcie zapisano, że był to latający spodek. Ale szybko skorygowano te informacje, podając, że był to balon meteorologiczny. To było tylko złudzenie optyczne. Dziwny spodek okazał się balonem. Mówiło się, że odnaleziono ciała obcych, ale władze uparcie tuszowały sprawę. Na początku lat 90. pojawiło się tyle spekulacji na ten temat, że rząd musiał zająć stanowisko. W 1994 roku dowództwo sił powietrznych wydało oświadczenie, że obiektem, który się rozbił, był balon obserwacyjny próby jądrowej. Więc czemu robili z tego taką tajemnicę? Na plotki o ciałach obcych znalezionych na miejscu katastrofy władze zareagowały jeszcze dziwniej. Oświadczyły, że to były manekiny testowe, zrzucone z dużej wysokości, czym jeszcze bardziej się pogrążyły. Wersje zmieniały się jak w kalejdoskopie. Bardzo podejrzane. Świadek z nagrania rozwiewa wszelkie wątpliwości. W Roswell miało miejsce spotkanie z UFO i jego osobliwymi pasażerami. Jak zareagowali na wygląd ludzi? Na pewno wydaliśmy się im dziwaczni. To wywiad z dr Shirley Wright, asystentką Alberta Einsteina, twórcy teorii względności i podwalin nowoczesnego świata. Na nagraniu z 1993 roku dr Wright opowiada, jak wraz ze sławnym fizykiem udali się na miejsce katastrofy w Roswell. Einstein to największy fizyk wszechczasów. Jego teoria względności i badania nad mechaniką kwantową są podstawą nowoczesnej fizyki. Nie dziwi więc, że rząd poprosił go o zbadanie tego niecodziennego zdarzenia. Ale jego wizyta została zachowana w tajemnicy aż do czasu pojawienia się nagrania Shirley Wright. Opowiada na nim, że zaprowadzono ich do hangaru, w którym znajdował się statek powietrzny, który w niczym nie przypominał pojazdów zbudowanych przez człowieka. Opisuje go ze szczegółami.
Był to obiekt w kształcie wklęsłego spotka. Bardzo duży, na 1/4 wysokość hangaru. Z nieznanego materiału. Wright opowiada, że z daleka wyglądał na materiał odblaskowy, ale z bliska był matowy. Już to było niesamowite, a za statkiem leżały ciała. Ciała obcych to poważna sprawa. Opowiada, że pozwolono im je obejrzeć. Ile ich było? Ja widziałam 9. Wszystkie wyglądały tak samo. 1,5 metra wysokości, bez włosów, z dużymi głowami i wielkimi, ciemnymi oczami. Szara skóra o zielonkawym odcieniu. Mówi, że nie wszyscy byli martwi. Że komunikowali się za pomocą telepatii i oddychali powietrzem. Mieli aparaty tlenowe? Nie. Mogli żyć w naszej atmosferze, choć na pewno przybyli z daleka. Z nagrania wynika, że przybyli spoza naszej galaktyki, z gwiazdy nieznanej Einsteinowi, żeby zasiedlić naszą planetę. Pytali, jakie mamy sposoby wchodzenia w atmosferę, zanurzania się w oceanie, czy dotarliśmy na inne galaktyki. Szybko się okazało, że bardzo mało wiemy. Nie potrafię sobie wyobrazić reakcji Einsteina. Musiało go to oszołomić. Jeśli to wszystko prawda, oznaczałoby, że obcy statek z pozaziemskimi pasażerami rozbił się w Nowym Meksyku w 1947 roku, a rząd USA ukrywał to i kłamał przez 75 lat. Czy jest jakiś wrak, jakiś obiekt, który badacie? Nie mamy wraku o nieznanym pozaziemskim pochodzeniu. Być może nie chciano mówić o katastrofie i pojeździe, bo padłoby następne pytanie, czy ktoś w nim był. A jeśli tak, jak wyglądali, skąd są? Czy był z nimi kontakt? Przyznanie, że doszło do katastrofy, otworzyłoby puszkę Pandory. Oficjalnie nie mogę nic o tym powiedzieć, bo mnie tam nie było. Nieoficjalnie. Wiadomo, że w Roswell coś się stało. Było zdarzenie. Szybka reakcja służb, przemieszczenie wojsk celem zabezpieczenia terenu, zebrano szczątki, cokolwiek to było, i przeprowadzono badania. Ale czy zeznania Shirley Wright są wiarygodne? Rozmowę nagrano 50 lat później. W czasie wydarzeń miała zaledwie 19 lat. Poza tym były to jedyne zeznania na ten temat. Można mieć wątpliwości. Dlaczego czekała aż 50 lat, żeby o tym opowiedzieć? Trzeba zadać sobie pytanie, kim była Shirley Wright i czy to ma jakieś znaczenie? Według mnie to kluczowe. Sama była naukowcem. Miała doktorat z fizyki i chemii fizycznej. Była studentką Einsteina na letnich zajęciach na Uniwersytecie Princeton w 1947 roku. Jak się rozbili? Była jakaś awaria. Nie wiedzieli jaka. Rozmowa została nagrana w latach 90. Wright nie była jeszcze bardzo stara, myślała jasno. Zastrzegła, żeby upublicznić nagranie dopiero po jej śmierci, więc nie mogła na tym zarobić. Twierdziła, że zabroniono jej o tym mówić, ale nie chciała zabierać tajemnicy do grobu.
Nie ma oficjalnych wzmianek o Wright i Einsteinie. Żeby to ustalić, trzeba było prześledzić, gdzie Einstein był w czasie katastrofy w Roswell. Czy był w Nowym Meksyku i w tej samej bazie wojskowej? A przecież te dane są utajnione. Pewnie Uniwersytet w Princeton miał jego terminarz, ale wszystkie dokumenty dotyczące tamtego roku przepadły. Dziwne. Einstein niejednokrotnie mówił, że inne planety też mogą być zamieszkane. Dlaczego mielibyśmy być jedyni? Czy wiedział coś, czego my nie wiemy? Wiedział, co spadło w Roswell? San Liurfa, dwumilionowe miasto w południowo-wschodniej Turcji. Jego burmistrz, Zeynal Abidin Beazgul, studiował prawo na Uniwersytecie w Stambule. Jak starożytni ludzie mogli zbudować coś takiego? Przecież znali się tylko na polowaniu. Twierdzi, że te świątynie w mieście proroków zbudowali kosmici. Śmiała teoria. Ale Göbekli Tepe na północ od miasta jest chyba najbardziej niezwykłą świątynią na Ziemi. I o wiele starszą od innych starożytnych świątyń. To miejsce kryje wiele tajemnic, również jeśli chodzi o jego wiek. Uważa się, że to najstarsza świątynia na świecie, zbudowana około 12 tysięcy lat temu. Dla porównania piramida Cheopsa ma 4,5 tysiąca lat. Zbudowano ją 2,5 tysiąca lat przed naszą erą. Świątynia jest najstarszym obiektem architektury na świecie. Sposób, w jaki jest zbudowana, wskazuje na zaawansowaną wiedzę techniczną i konstrukcyjną budowniczych. Nie wiemy, jak i dlaczego powstała. Burmistrz Beazgul odkrył, że płaskorzeźby w świątyni przedstawiają postacie w dziwnych strojach. Wyglądali bardzo osobliwie. Nie nosili skór zwierzęcych, jak ludzie z tamtego okresu, ale okrycie z kołnierzem, w serek. I mieli coś na kształt torebek. Co ciekawe, prawie identyczne torebki znajdziemy na rzeźbach na całym świecie. Co robili z tymi torebkami? Do czego im były potrzebne? Może to przypadek, ale torebki mają postacie jednego szczególnego rodzaju. Jakby bogowie. Takie torebki miały też podobizny meksykańskiego boga Quetzalcoatla czy sumeryjskiego Anunnaki. A przecież bogowie to istoty z innego świata, spoza Ziemi. Można zaryzykować stwierdzenie, że to obcy. Na płaskorzeźbach widać, że są otaczani czcią. Możliwe, że odwiedzili naszych przodków w Göbekli Tepe i dzielili się z nimi swoją wiedzą. Burmistrz Beazgul jako pierwszy powiązał niezwykłą budowlę z przeszłości z przybyszami z innych planet. W latach 70. Erich von Däniken spopularyzował ideę, że obcy przybyli, żeby przekazać ludzkości swoją wiedzę i technologię. Twierdził, że płaskorzeźba na grobowcu w Palenque w Meksyku przedstawia astronautę w statku kosmicznym.
oraz że piramidy w Egipcie i w Meksyku, kamienne kręgi w Stonehenge czy platformy Pumapunku w Boliwii zbudowano z pomocą bogów z innego świata. Rzeczywiście, piramidy w Egipcie, Chinach czy Meksyku są do siebie bardzo podobne. Czy oznacza to, że są dziełem obcych? A może taka konstrukcja jest najbardziej oczywista dla ziemskich budowniczych? Von Daniken był bardzo wybiórczy, jeśli chodzi o źródła swoich teorii. Nie mamy pełnego obrazu, a jedynie konspiracyjną teorię, którą sprzedawał. Odkrycie świątyni w Göbekli Tepe w latach 90. zaburzyło konwencjonalny porządek chronologiczny, przyjęty przez archeologów. Została zbudowana, kiedy ludzie byli łowcami i zbieraczami i żyli w małych społecznościach nomadzkich. Wydaje się nieprawdopodobne, żeby mieli umiejętności techniczne i organizacyjne konieczne, żeby budować takie obiekty. Równie zdumiewające były liczące 11 tysięcy lat znaleziska w sąsiednim Karahan Tepe. Tu też mamy podobizny postaci przypominających ludzi, ale jest w nich coś dziwnego. Mają 6 palców. Podobne bóstwa z 6 palcami znaleziono na stanowiskach w Malcie, Iranie i Nowym Meksyku. W stanie Mato Grosso w Brazylii badacze dotarli do ludzi z plemion Bororo i Chavantes, którzy twierdzili, że w starożytności odwiedziły ich istoty o 6 palcach. W medycynie nazywa się to polidaktylia. Ludzie rodzą się z dodatkowym palcem lub palcami. To nie jest bolesne, ręce są sprawne. Jeśli ludzie mieszają się ze sobą w zamkniętych społecznościach, może w nich być więcej osób z 6 palcami. Ale właśnie tak, z 6 palcami, przedstawiano istoty boskie albo pozaziemskie. Może przypisując budowę świątyń w okolicach San Liurfy obcym, Beazgul chciał przyciągnąć turystów. A może, jako logicznie myślący prawnik, wpadł na coś, co umknęło archeologom. Jakakolwiek jest prawda, był czas, kiedy te budowle chciano zachować w tajemnicy. Około 8 tysięcy lat temu budowniczowie świątyń albo ich potomkowie celowo je zasypali, jakby chcieli je ukryć. Kierowani jakimś wstydem, albo żeby zachować tajemnicę i opuścili je. Może ci starożytni odkryli tajemnicę UFO. W 2016 roku CIA ujawniła niezwykły raport z powojennych Niemiec, utrzymywany w tajemnicy przez 60 lat. To zeznania Oskara Linke, mieszkańca Turyngii w Niemczech Wschodnich. Opowiedział o niesamowitym zdarzeniu z czerwca 1950 roku, kiedy ze swoją córką Gabrielą wracał motocyklem do domu. Złapali gumę i musieli stanąć. To było w okolicach Hasselbach. Szli poboczem i w pewnym momencie Gabriela zobaczyła parę jeleni. Kiedy podeszła bliżej, okazało się, że to nie jelenie, tylko 2 postacie w metalicznych ubraniach, które przyglądały się czemuś na ziemi. Oskar ujrzał duży obiekt o średnicy około 15 metrów w kształcie patelni. Wokół krawędzi miał 2 rzędy otworów o średnicy około 30 cm. Na szczycie była stożkowata 3-metrowa wieża, w której znajdowały się dziwne postacie.
Jedna z nich miała lampę na przodzie ciała, która regularnie rozbłyskiwała. Gabriela krzyknęła do ojca i to wystraszyło istoty. Weszły do pojazdu przez wieżę. Oskar opisał, że boki pojazdu zaczęły świecić i zmieniać kolor z zielonego na czerwony. Usłyszeli brzęczenie. Statek powoli uniósł się nad ziemię i zaczął się obracać. Wydobyły się z niego płomienie i wystartował. Oskar słyszał świst, jak przy zrzucaniu bomby. A potem przyspieszył. Oskar twierdził, że leciał z prędkością około 1600 km na godzinę. Obraz jak z klasycznych czarno-białych filmów science fiction o UFO, którymi w tamtym czasie fascynowała się widownia na Zachodzie. Oskar nie bał się kosmitów, ale realnego wroga blisko domu. Istoty miały kombinezony jak badacze polarni. Pomyślał, że to Rosjanie. Sowiecka kontrola nad Niemcami opierała się na cenzurze i zastraszaniu. To, że Oskar zobaczył coś, co mogło być obiektem wojskowym, sprawiło, że wraz z córką był przesłuchiwany przez długie miesiące. Zdecydował się wyjechać z Niemiec Wschodnich, żeby nie musieć o tym mówić. Uciekł z rodziną do Berlina Zachodniego w kwietniu 1951 roku. I opowiedział wszystko Amerykanom. Ówczesny Berlin był pełen amerykańskich szpiegów, którzy za wszelką cenę starali się utrzymać niezależność Zachodu. Co niezwykle cenne. Oskar opisał wiele szczegółów technicznych tego, co zobaczył. Po upadku muru berlińskiego w 1989 roku odnaleziono szkice, które dowodzą, że Rosjanie pracowali nad pojazdem powietrznym w kształcie spotka. Był to tajemniczy pojazd zwany Ekip albo Tarielka. Ekip rzeczywiście wygląda jak latający spodek, a Tarielka to rosyjskie określenie latającego talerza. Opierał się na idei latającego skrzydła w odróżnieniu od latającej tuby ze skrzydłami. To bardziej efektywna konstrukcja, bo każda część samolotu, na którą wywierany jest opór, generuje siłę nośną. Nie potrzebuje rozbiegu, może startować i lądować na ziemi i w powietrzu. Silniki są wewnątrz pojazdu, a skrzydła są krótkie. Ekip działa jak poduszkowiec. Zasysa powietrze i wydmuchuje je w dół, tworząc poduszkę powietrzną. Ale strumienie powietrza mogą być również wydmuchiwane do tyłu, przez co tworzy się ciąg do przodu. Czy taki pojazd mógł widzieć Oskar Linke? Nawet jeśli to był wczesny prototyp Tarielki, nie zgadza się czas. Ekip zaprojektował profesor Lew Szczukin. Wcześniej uczestniczył w sowieckim programie kosmicznym i projektował poduszkowce. Ten projekt przedstawił władzom w 1978 roku, czyli prawie 30 lat po tym, jak Oskar Linke zobaczył latający spodek. A to były dopiero szkice. Prototyp został zbudowany w latach 80. i nie był technologicznie dopracowany. Podczas lotu testowego zboczył z toru i się rozbił. Co każe ponowić pytanie, skąd się wziął pojazd, który widział Oskar? Choć rosyjska technologia była wtedy w powijakach. W Niemczech najeźdźcy sowieccy mogli się natknąć na tajny projekt naukowców Hitlera. Zwłaszcza braci Horten. Zaprojektowali samolot w układzie latającego skrzydła.
A w 1943 roku Hermann Göring zlecił im zbudowanie samolotu bombowego zwanego Ameryka. Niemcy od zawsze chcieli stworzyć zaawansowaną technologię, dzięki której pojazd będzie mógł dotrzeć z punktu A do punktu B błyskawicznie i niezauważalnie. Pod koniec II wojny światowej znany inżynier brytyjski Roy Fedon odwiedził niemieckie poligony testowe. Pojazdami, które rozwijały największą prędkość, były te stworzone przez Nazi. Widział wiele projektów i jego zdaniem, gdyby wojna potrwała kilka miesięcy dłużej, Niemcy mogliby wypuścić w powietrze nową serię śmiercionośnych samolotów. Nie chciał zdradzić szczegółów, ale może Oskar Linke widział jakiś ich prototyp. Lata 50. i 60. to złoty okres badań i rozwoju. Państwa inwestowały wiele czasu i pieniędzy, aby prześcignąć konkurencję. Oskar mógł widzieć Rosjan, którzy próbowali sterować sekretnym pojazdem niemieckim. Może UFO, które zobaczył, było w rzeczywistości prototypem rewolucyjnej maszyny, którą potem skopiowali Rosjanie? Albo zainspirowali się opowieściami i rysunkami ludzi, którzy widzieli prawdziwe UFO? Nie wiadomo, ale prędkość i zwrotność pojazdu, który zobaczył Oskar w 1950 roku, prześcigały wszystko, co widziano kiedykolwiek wcześniej. Czy kobieta może zajść w ciążę z kosmitą? Pytanie wydaje się absurdalne, ale liczący 1500 stron dokument, ujawniony w 2022 roku, opisuje takie przypadki. Wymienione są następstwa spotkań z UFO, a jednym z nich może być ciąża. Raport zawiera szczegóły spotkań z UFO w latach 1873-1994. Jedna z ofiar mówi o uprowadzeniu i dziwnych procedurach zapładniania. Przerażające. Nie ma żadnego schematu. Zdarzało się to różnym ludziom. W 1992 roku opowiedziała o tym Sierra Neblina z Colorado Springs. Byłam w mieszkaniu na parterze. Leżałam w łóżku przy ścianie z oknem. Następną rzeczą, jaką pamiętam, było uderzenie adrenaliny. Ktoś był ze mną w pokoju. Twierdzi, że przyszedł do niej obcy, szary, mający metr wzrostu. Próbowałam się ruszyć, ale nie byłam w stanie. Wiele razy traciłam przytomność ze strachu. Mówi, że inseminacja nastąpiła przez rodzaj operacji. Obudziła się w trakcie i zobaczyła kilka postaci pochylonych nad jej brzuchem. Po jakimś czasie zaczęła podejrzewać, że jest w ciąży. Kupiłam kilka różnych testów ciążowych. Wszystkie dały pozytywny wynik. Ale Sierra jest lesbijką. Twierdzi, że nigdy nie spała z mężczyzną. 5 miesięcy później obudziła się i cokolwiek w niej rosło, zniknęło. Brzuch zrobił się płaski. Nie było śladu po poronieniu. Jakby nigdy nie była w ciąży. Sierra to jedna z wielu kobiet, które twierdzą, że zostały zapłodnione przez obcych.
Jedną z nich jest Amerykanka Geraldine Orozco. Podobnie jak Sierra opowiada o spotkaniach z szarymi obcymi w 2013 roku. Byli u niej kilka razy, a każda ciąża kończyła się tak samo. Mówi, że miała kilka poronień, a płody znikały w tajemniczy sposób. Teoria, że kosmici hodują swoje potomstwo w ciałach kobiet, jest niesamowita, ale ma zwolenników w poważanych kręgach akademickich. Doktor Yan Hichi, wykładowca na Uniwersytecie Oksfordzkim, uważa, że ludzkość wymrze z powodu hybrydyzacji z obcymi. Przyjrzałem się wielu przypadkom uprowadzeń i ze względu na ich związek z kryzysem klimatycznym podzieliłem je na dwa rodzaje. Według jego teorii liczba uprowadzeń rosła na przestrzeni dekad. Chi zbadał setki takich przypadków, żeby zrozumieć motywacje obcych, którzy jego zdaniem są obecni na Ziemi. Może nigdy nam tego nie powiedzą. Na razie powiedzieli tylko trzy krótkie zdania. To ważne. Musimy to zrobić. Mamy do tego prawo. Dr. Chi wierzy, że ma to związek z globalnym ociepleniem i że hybrydy będą miały większą zdolność przetrwania. Inni naukowcy też wierzą w uprowadzenia. Według Davida Jacobsa, byłego profesora historii na Uniwersytecie Temple, proces jest w toku. Badał temat i rozmawiał z wieloma kobietami. Jest przekonany, że obcy chcą produkować hybrydowe dzieci. Twierdzi, że nie chcą ocalić ludzi przed katastrofą klimatyczną, ale zastąpić ich na Ziemi. Że są wśród nas. Hybrydyzacji nie sprzyja izolacja reprodukcyjna wielu gatunków, w tym człowieka. Większość zwierząt odrzuca spermę i embriony innych gatunków, nie mówiąc o kosmitach. A wiadomo, że ciąża urojona to poważny problem. To fałszywe przekonanie, że jest się w ciąży. Czy to może być stan subiektywny? Czy można się co do tego pomylić? Otóż doświadczenie uczy, że tak. Maria Tudor, królowa Anglii, była w ciąży urojonej. Zazwyczaj ma to związek z ogromnym pragnieniem posiadania dziecka. Medycyna zna takie przypadki. Pojawiają się typowe objawy ciąży. Bolesne piersi, zatrzymanie okresu, a nawet czucie ruchów dziecka. Taka ciąża może mieć przyczyny medyczne, jak zaburzenia hormonalne, albo być wynikiem traumy. W dokumentach Pentagonu opisanych jest 5 przypadków kobiet, które zostały uprowadzone i zapłodnione na pokładzie UFO. Nie ma na to fizycznych dowodów, ale opisane zdarzenia są do siebie tak podobne, że budzą niepokój. To nie są odosobnione przypadki. Jest wiele kobiet w różnych krajach, które twierdzą, że im się to przydarzyło. Liczymy na to, że nasze rządy znajdą rozwiązanie, żebyśmy my mogli żyć swoim życiem. Jeśli jest zagrożenie, chcemy, żeby władze podjęły konieczne działania. Za to im płacimy. Ale w tym przypadku nie wiadomo, co można zrobić. Trudno się z tym pogodzić, bo chcemy, żeby instytucje znały odpowiedzi na wszystkie pytania.